kolejnym odcinku M jak Miłość zaraz po kulisach zobaczą Państwo wyjątkowy dzień w życiu cioci Kisielowej. Narzeczony czeka na zewnątrz i pyta, czy może wejść. Tak! Nie! Nie wiadomo, czy do tego ślubu dojdzie. Ciocia ma wiele wątpliwości. Seks. Seks. Jeżeli ktoś jest samotny przez wiele, wiele lat, to wiadomo, że jest jakieś zdenerwowanie i to nie tylko z jednej, ale i z drugiej strony. Jestem wrakiem człowieka, ta miłość mnie kompletnie zabija. Żeby pozbyć się pewnych lęków, jeżeli chodzi o te sprawy niekuchenne i nie z przedpokoju, tylko z zupełnie innego pomieszczenia. Byłem u doktora, rozmawiałem z nim na ten temat, coś tam przepisał, nie wiem, czy będę z tego korzystał, ale tak to jest. Ten piękny makijaż to nie wszystko. To będzie najlepsze. Marzenia każdej panny młodej w dniu ślubu są takie, żeby wyglądać najpiękniej i najatrakcyjniej. No. Zosia też by chciała mimo upływu lat wyglądać jak piękna młodziutka w pięknej sukni. I też są tutaj perturbacje. Piękna jesteś. Wydaje mi się, że największą ozdobą cioci jest tego dnia jej szczęście. Matko boska. Wystarczy. Zosiu. Ten związek to już się udał. Oboje są udani, więc związek się udał. W przeciwieństwie do tego, co na przykład towarzyszy rodzicom, jak wychodzi za mąż córka lub się żeni syn, to o rany, teraz nam wyjdą z domu, jak to będzie, ojej, nasze kochane dzieciątka, to tutaj jest wręcz odwrotnie, tak? Tutaj jest radość. No co tu będę ukrywać? No jest radość, no, że sobie w końcu pójdą w pieron. Jak teraz powiem tak, to koniec. Klamka zapadnie, umarł w butach. W moim wieku trzeba zrobić jakieś podsumowanie i się zdecydować, czy w tę stronę, czy w tę stronę. Pan młody już trochę się denerwuje. W przypadku Kisielowej i Roberta ja nie jestem do końca przekonana o ich wspólnych interesach i o tej tak zwanej gorącej miłości. U Roberta zauważam drobną chęć interesu. Wszyscy pamiętają, że Robert puścił Kisielową z torbami i to są takie przeżycia, których się nie zapomina. No. Będzie trzeba zrezygnować z pewnych nawyków i przyzwyczajeń, pozostawiając pewną tęsknotę w sobie. Wchodzi się w inny etap wolności z dość wyraźnymi granicami, no ale cóż, no, może tak trzeba wreszcie. Że z tym mężczyzną chcę przetańczyć całe życie. A ja się nie zgadzam. Już na ślubie zaczynają się drobne nieporozumienia, po których ja osobiście bym zwiała pierwsza spod ołtarza. Myszko, wracajmy przed ołtarz. Co? Dla Roberta Zosia jest całym światem. Oczywiście, że zdarzają się pewne jakby nieoczekiwane okoliczności. Mam nadzieję, że dojdzie do naszego ślubu, bo niczym więcej nie marzę. I Państwa też zapraszam na nasz ślub i na wesele też zapraszam. Ale czy jest na co zapraszać? Za chwilę się Państwo przekonają.